Spotykamy się na wystawie Tomasza Zjawionego, łódzkiego malarza, rysownika i projektanta, który przygotował specjalnie dla tej przestrzeni, dla Płockiej Galerii Sztuki, wystawę bardzo intrygująco zatytułowaną Powrotu już nie ma. Ten tytuł na pewno wielu z Państwa da do myślenia, przed czym artysta już nie ma powrotu. Na tej wystawie pokazujemy kilka jego cykli z ostatnich 5 lat, zarówno prace najstarsze, to jest cykl postindustrialnych pejzaży inspirowanych dzielnicami łódzkimi, Bałtami, Polesiem, Śródmieściem, obrazy z okresu pandemicznego, za 2020-2022 oraz dzieła najnowsze, w tym szkice, które są dopełnieniem twórczości malarskiej, chociaż powstają równolegle. Natomiast ciekawostką w moim odczuciu, która może Państwa najbardziej zaintrygować, są miękkie rzeźby, obiekty, takie jak ten, przed którym stoję. W przestrzeni Płockiej Galerii Sztuki są jeszcze 2 takie obiekty, takie 2 miękkie rzeźby, na których można przysiąść, można je obejrzeć z każdej strony. To jest rodzaj eksperymentu Tomasza Zjawionego z tkaniną. Z tkaniną syntetyczną, z tkaniną poddawaną recyklingowi, bo ona w jego obiektach zyskuje drugie życie. Do tego dochodzi jej fosforyzujący, ekspresyjny kolor. Ale wróćmy do tego tytułu, przed czym artysta już nie ma powrotu. Jego pierwsze studia wiązały się z projektowaniem architektonicznym wnętrz. Być może wtedy jeszcze się wahał, w jaką stronę pójdzie. Studiował wówczas w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego, uczelni, która nastawiona jest na kształcenie projektantów, bardzo różnorodnych. Projektantów przedmiotów codziennego użytku, projektantów tkanin, ubiorów, projektantów wnętrz. Ale jednak bardzo bliskie było mu malarstwo. O tym mówi cykl zatytułowany Doły, cykl postindustrialnych pejzaży, który pokazuje tych dzieł z lat 2018, właściwie malowanych po dzień dzisiejszy. I to malarstwo okazało się tematem nadrzędnym w jego twórczości. Zapewne długo się wahał, ale podjął decyzję, że to jest ten rodzaj jego aktywności twórczej, której chciałby się poświęcić. To jest bardzo odważna decyzja w dzisiejszych czasach, bo ze sztuki, takie jak malarstwo, wyżyć jest bardzo trudno. Udaje się to nielicznym. Tomasz Zjawiony jest jeszcze na początku swojej drogi, chociaż dojrzał już do takich ostatecznych decyzji. Powrotu już nie ma przed poświęceniem się sztukom pięknym, przed poświęceniem się malarstwu, co nie znaczy, że nie należy eksperymentować z innymi materiami, z innymi strukturami, takimi jak chociażby tkanina. Myślę, że zainteresowanie się tkaniną i wykonywanie z niej tak zwanych miękkich rzeźb to również pokłosie łódzkich tradycji. Łódź kojarzy się z przemysłem włókienniczym, który oczywiście obecnie nie odgrywa już tak znaczącej roli w rozwoju miasta, jak to było w XIX wieku i chociażby w pierwszej połowie XX, a nawet w okresie PRL-u. Ale to postindustrialne dziedzictwo wciąż nam towarzyszy. To widać w widokach, jakie maluje Tomasz Zjawiony. Opuszczone podwórka, postindustrialne otoczenie, takie jak Off Piotrkowska, jak wnętrza Widzewskiej Manufaktury, wciąż zapładniają wyobraźnię wielu artystów, w tym jego. To jest taki charakterystyczny wątek twórczości wielu łódzkich malarzy, których taka brzydota rozpadającej się poprzemysłowej architektury inspiruje do różnych twórczych poszukiwań. I tak było w tym przypadku. Ale ten pejzaż, eksplorowanie przestrzeni miejskiej, do której artysta podchodzi też w sposób egzystencjalny, w pewnym momencie przestało mu wystarczać. Postanowił wprowadzić do tych pejzaży postać ludzką, a z czasem, zupełnie koncentrując się na figuracji, dodać nowe jakości do swojej sztuki. I takie obrazy również zobaczymy na tej wystawie. Polecam Państwa uwadze zwłaszcza galerię Kreski, gdzie artysta objawia zupełnie inne oblicze swojego malarstwa, także poprzez wybór mniejszego formatu, poprzez zwrócenie się ku deformacji, ku ekspresji inspirowanej sztuką barokową. Okazuje się, że nie tylko współczesność, ale historia sztuki potrafi intrygować wyobraźnię artysty i efekty tego zobaczymy na tej wystawie. Natomiast obrazy, które znajdują się za mną, to są dzieła z okresu pandemicznego, kiedy twórcy tworzyli w specjalnej
rzeczywistości, kiedy byli poddani izolacji, kiedy może mieli więcej czasu, żeby pewne tematy przemyśleć, przewartościować również swoją sztukę. I dla Tomasza Zjawionego był to moment, żeby pokazać współczesnego człowieka w takiej troszeczkę surrealnej rzeczywistości, którą pogłębia intensywny, fosforyzujący kolor, taki jaki odnajdziemy również na tym obiekcie, za którym stoję, dodając nowe konteksty do takich obrazów, ale zarazem zachęcając widza do własnych przemyśleń, do własnych refleksji, bo sztuka też na tym polega, żeby intrygować i inspirować do własnych przemyśleń na temat przeszłości i współczesności. Warto przyjść do Płockiej Galerii Sztuki i zobaczyć i starsze, i najnowsze propozycje Tomasza Zjawionego. Artysty, który wychodzi z łódzkich tradycji, z tradycji łódzkiego konstruktywizmu, ale poddaje je nowym interpretacjom, nowym działaniom i być może nas jeszcze wielokrotnie w przyszłości zaskoczy.